Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję Bóg wszystkich ludów, księgę Amosa i księgę Abdiasza. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Okrutne czyny są grzechem przeciwko Bogu i zostaną przez Niego osądzone. Tendencją ludzi zawsze było, że zbaczali z prawidłowej drogi. Nie tylko to jest opisane w tych dwóch księgach, księdze Amosa i księdze Abdiasza, ale to samo w Nowym Testamencie. W księdze drugiego listu do Tymoteusza apostoł Paweł podaje tutaj bardzo ciekawe słowa. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział od wiersza drugiego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśmiom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelną służbę Bożą. Tak jak w Starym Testamencie byli prorocy, którzy byli posłani przez Boga, Bóg przekazywał słowa Boże, które otrzymywali od Boga w różny sposób i różnymi sposobami. Tak w Nowym Testamencie byli apostołowie, ewangeliści, nauczyciele. I tutaj jest Tymoteusz, którego apostoł Paweł nazywa ewangelistą. Jest to być może odpowiednik proroków, ale o innym kształcie, o innej działaniu, ale pokrywającym się bardzo z tym, co czynili prorocy. I co jest bardzo ciekawe, młody Tymoteusz miał głosić Słowo Boże. Słowo Boże, czyste Słowo Boże. Nie jakąś tradycję, nie jakieś nauki Platona, Sokratesa, czy baśnie, Odyseje, czy wiele innych rzeczy, których było naprawdę pełno w tamtych czasie, ale miał głosić czyste Słowo Boże. Słowo Boże. I napominać ludzi. I apostoł Paweł mówi mu wyraźnie, że przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ludzie nie będą chcieli słuchać zdrowej, czystej nauki. Tak jak w czasach starotestamentowych, w czasach Amosa i Abdiasza. Nie chcieli słuchać czystej nauki. Złotego cielca sobie zrobili i oddawali cześć złotemu cielcowi. Oddawali cześć robocie rąk ludzkich. Tak samo było w czasach apostolskich i tak samo jest w naszych czasach. Nasze czasy nie są inne. Może to zło jest bardziej zakonspirowane, ale uważni czytelnicy Słowa Bożego, czystego Słowa Bożego, dostrzegają tego złotego cielca, to bałwochwalstwo, ten wielki Babilon ze swoim potężnym kultem, który pochłania wiele istnień ludzkich, który napoił winem swojej nauki prawie że wszystkie narody. I co jest ciekawe, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądnych tego, co ucho łechce. W księdze Amosa
mamy sytuację, kiedy to Amos doświadczał różnych problemów związanych ze swoją działalnością. Jego działalność nie była przyjęta tak otwartymi rękami. Zawsze znajdowali się ludzie, którzy mu przeszkadzali, którzy starali się zagłuszyć jego głos. W 7 rozdziale jest scysja, jest konflikt z kapłanem Amazjaszem. Wypędza Amosa z Betel. Tam w tym miejscu, można być świętym, nagle Izraelici zrobili sobie święte miejsce. Postawili sobie złotego cielca. Ohyda, spustoszenie, coś nieprawdopodobnego. Przychodzi ktoś, zaczyna to krytykować, kapłanom się to nie podoba. Wypędzają go. W czasach nowożytnych, w czasach nam współczesnych, osoby, które przychodziły, były palone przez inkwizycję, były wręcz rzezie, były wyprawy krzyżowe. Te osoby, reformatorzy, mieli bardzo trudne zadanie do spełnienia. Tym wielkim reformatorem narodu izraelskiego był prorok Amos. Działalność Amosa nie jest ograniczona tylko do Izraela. Prorok Amos przekazuje poselstwo od Boga do innych narodów. I wszyscy obserwują, jaka jest reakcja. Znamy znaną historię, kiedy to Jonasz został posłany do Niniwy, do pogańskiego miasta. To pogańskie miasto nawróciło się do Boga. Usłuchało głosu Bożego. Lecz odbiorcy poselstwa Amosa nie mają takich otwartych uszu. Są bardziej zacietrzewieni. Są pełni nieprawości i zła. Mianowicie pierwsze poselstwo jest skierowane do Damaszku. Żelaznymi bronami stratowali Gilead. W starożytnych czasach ludzie mieli nieprawdopodobną wyobraźnię do zadawania cierpień, katusz innym ludziom. To nie chodziło tylko o zabijanie, ale wręcz znęcanie się nad ludźmi. Żelazne brony po tych ludziach przejeżdżały się. Coś obrzydliwego, że Bóg wymierza karę na Damaszek. Następnie Gaza. Uprowadzili całą ludność i wydali ją Edomowi. Wydali największym wrogom. Wydali Edomowi, zdając sobie sprawę, że ci poniosą śmierć. W czasach nowożytnych też były takie sytuacje. Jeńcy zostali wydalani, chociaż oni błagali: oddajecie nas z powrotem, a my tam zginiemy. I tak było. Byli od razu rozstrzeliwani. Współuczestnictwo w zbrodni. Tyr. Wydali Edomowi wszystkich wygnańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Następnie Edom, stłumiwszy w sobie wszelką litość i pokazywał swój wielki gniew, wściekłość. Amonici rozpruwali brzemienne. Moab spalił kości króla Edomu na wapno. Juda
I teraz przechodzimy do Izraela. Wzgardzili zakonem Pana. Nie przestrzegali jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. To jest obecna sytuacja. Zakon Pana, 10 przykazań jest wzgardzony. Proszę sobie otworzyć drugą księgę Mojżeszową, 20 rozdział. Mamy tam opisane 10 przykazań Bożych. Ludzie idą za czym? Za bożyszczem, za robotą rąk ludzkich. Dlaczego? Bo wzgardzili przykazaniami Bożymi. Ludzie wybrali sobie swoje własne przykazanie. Jest o zgrozo jest okropna rzecz, powoływanie się na wypowiedzi z Pisma Świętego, apostołów, czy nawet samego Chrystusa, że Pan Bóg zniósł przykazania Boże. To jest coś okropnego, co może człowiek zacząć cytować, że Bóg zniósł przykazania Boże. Tak jak wieczny jest Bóg, tak wieczne są Jego przykazania. I nie odważ się, człowieku, nigdy powiedzieć, że Bóg zniósł przykazanie. To ty znosisz przykazanie. Bóg je nigdy nie zniósł. Bóg raz napisał i nie było powtórki. Bóg nigdzie nie objawił się po raz drugi. Powiedział, oto daję wam nowe przykazania. Stare znoszę i teraz nowe wam pisze. Trzeba uważnie czytać Słowo Boże. Izrael dopuścił się trzech zbrodni. Sprzedawał za pieniądze sprawiedliwego, ubogiego za parę sandałów. Chciwość ludzka przekracza wszystko. W naszych czasach też żyjemy. Dzisiaj słuchałem, jak grupa przestępców wchodziła do staruszków pod płaszczykiem kontroli hydraulicznych, wody i gołocili ich. Coś okropnego. Jak człowiek jest zdolny do takich rzeczy? Lecz Pan Bóg nie czyni nic, jeśli nie objawi to sługom swoim prorokom. Człowiek powinien sobie zdawać sprawę z tego, że uciskając drugiego człowieka, wyzyskując go, popełniając zbrodnie ludzkości, które czasami wołają o pomstę do nieba, zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg wszystko widzi. Kiedyż, Boże, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew sług Twoich przelanych na mieszkańcach ziemi. Bóg dokona tego, lecz w swoim czasie. Następnie Bóg mówię o tych niebezpieczeństwach związane z przywilejami. Komu dużo dano, od tego dużo będzie się wymagało. Niektórzy, bojąc się tych słów, mówiąc, ojojojoj, nie chcę